Zablokowała się skrzynia biegów. Brak zębów. Tutaj następny. Powodem tego nieszczęścia, tej awarii jest ta oto ta blaszka. Witam serdecznie z warsztatu firmy Korbanek w Tarnej Podgórnym. Taki tutaj rzadko bywający w naszym warsztacie, co prawda, ciągnik McCormick. Ma tutaj konkretnie model 4630 ISM. Ciągnik taki ogrodniczy, właściwie bardziej niż rolniczy. Trafił do nas początkowo i nawet pewnie jeszcze na stronie naszej internetowej ten ciągnik jest oferowany do sprzedaży, aczkolwiek tutaj klient jednak podjął decyzję, że będzie go chciał naprawić i jednak dalej go użytkować. A początkowo trafił do nas tutaj na plac do sprzedaży. Klient kupił akurat w to miejsce dwa ciągniki Arbos 3050 wersję, też taką tutaj sadowniczą. Natomiast ten ciągnik nie pracuje w sadzie, a właśnie do utrzymania zieleni, czy tam do zimą. Akurat Arbosy pojechały w wersji do zimy, czyli z pługami. Ale czy ten ciągnik dokładnie robił, to ciężko powiedzieć. No i ciągnik tutaj nie ma tu jakiegoś dużego przebiegu, bo to będzie widać. O, 184 godziny aż przepracował. Co do rocznika, to teraz zobaczymy, bo teraz nie pamiętam, może to gdzieś jest napisane. Tutaj też nigdzie nie widzę. Ale nie jest to jakiś tam też wiekowy ciągnik. Ciągnik o mocy 23 koni. No i trafił, ponieważ zablokowała się skrzynia biegów. No i nie można było wyłączyć trójki. Właściwie no, ciągnik się nie chciał do końca też tam poruszać, przemieszczać. Wzięliśmy go na warsztat. Ostatecznie, żeby go tutaj jednak klient chciał, żeby go naprawić. Rozebraliśmy, no i miały uszkodzone tryby w skrzyni biegów. No jak widać, brak zębów. Tutaj następny współpracujący też brak zębów. Resztki zębów. No a co tu się takiego wydarzyło, nie? Zęby nie pękły, że ze słabego materiału czy coś w tym stylu, a jednak tu i doszło do użycia, jak mówią niektórzy, siła razy gwałt. A tak ściśle mówiąc, no to powodem tego nieszczęścia, tej awarii jest ta oto ta blaszka. Jak widzimy, mamy wycięcia, bieg pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. I to jest przykręcone tam, gdzie dźwignia od biegów. Teraz tutaj tego nie pokażemy, bo to jest tu porozbierane. Tu jeszcze w ogóle brakuje kabiny od ciągnika. Tak jak tutaj mamy drugą taką blaszkę, gdzie są zakresy jeszcze. I to jest jakimś takim zabezpieczeniem. Czyli tutaj wodziki nie mają zabezpieczenia, żeby włączyć przez przypadek dwa biegi. Tak jak w innych ciągnikach jest takie zabezpieczenie na wałkach wodzików, żeby uniemożliwić załączenie drugiego biegu, jeżeli się jednego biegu nie wyłączy. Tutaj takiego na tych nie ma, są tylko bezpieczniki, które zabezpieczają, żeby bieg nie wyskoczył. Natomiast takim rolem tego bezpiecznika to jest ta blaszka i tutaj jest fragment tej blaszki odłamany. No w efekcie prawdopodobnie, no bo to teraz nikt nie wie do końca, ale prawdopodobnie było tak, że operator jadąc na drugim biegu, jak nie było tej blaszki, nie wyłączył tego drugiego biegu, bo powinien normalnie po linii prostej wyłączyć bieg, przestawić dźwignię, a tutaj chyba z ukos, po ukosie poszło, został drugi bieg, był jeszcze włączony, a włączyła się wtedy czwóreczka, trójka, no i mamy tutaj akurat od trzeciego biegu kółko wyleciał. W sumie patrząc na ten ciągnik, na tą skrzynię, to można powiedzieć, że roboty nie było dużo, ale do tej biżuterii niestety, łącznie z tym, że trzeba zdjąć kabinę, nie widać tutaj pokrywę podnośnika, zdemontować tu pokrywę od biegów. Troszeczkę tej roboty niestety jest i to jest tak, że czasami czym mniejszy ciągnik, tym więcej pracy jest, no bo utrudniony jest dostęp do niektórych elementów, czy właśnie do większości elementów. Ciągnik, można, który by pomyślał, że
Przegubowy nie jest, przegubowy jest normalna, oj, skrętna z przodu, tutaj napęd z silnika, z przystawki, tam gdzie jest sprzęgło przekazywane, już jest wałem kardana do skrzyni biegów. To mamy taki fragment jakby pusty, gdzie jest przeniesienie napędu, no i tutaj wspornikiem połączone to wszystko, to jest jeden, z jednej strony jest wspornik, z drugiej strony wspornik jest tutaj, o, leży, o, i tutaj ta blaszka przychodziła, nieszczęśliwa, gdzie właśnie spowodowała nam te, a nie inne uszkodzenia. A może tu jest tabliczka, to będzie coś więcej widać co do roku. O, młody, 2013 rocznik, czyli no, można powiedzieć 7-letni ciągnik z przebiegiem 140 godzin. To faktycznie ten ciągnik w swoim życiu się jeszcze nie napracował i pewno awaria by nie wystąpiła, gdyby właśnie no, ta nieszczęśliwa blaszka nie pękła i umożliwiła wtedy operatorowi zepsucie ciągnika. Pytanie, czy operator widział, że blaszka pęknięta, czy, a może to też właśnie, tak jak powiedziałem, siła razy gwałt i najpierw pękła blaszka i od razu się doszło do zblokowania tej skrzyni. Teraz to ciężko w tej chwili po czasie nawet stwierdzić, zweryfikować, no bo nawet operator może nawet nie wiedzieć do końca. Zresztą jak mówił właściciel ciągnika, no to operator zgłosił, że no, coś zazgrzytało w skrzyni biegu, jak przełączał bieg. No i tak też ten ciągnik został, dalej już jechać nie chciał. Kończymy walkę z ciągnikiem, z ciągniczkiem, właściwie McCormick. No, gdzie uszkodzenia uległy dwa koła zębate w skrzyni biegów. No, ponieważ ja tam wcześniej pokazywane, że blaszka, która tutaj stanowi też zabezpieczenie, żeby nie włączyć przez przypadek dwóch biegów naraz, no, była pęknięta, no i operator świadomie, nieświadomie właściwie, no bo tak trzeba by to powiedzieć, to tutaj ciężko powiedzieć, żeby operator popełnił błąd, bo jeżeli blaszka pękła wcześniej, może nie zauważył, a może akurat w czasie przełączania pękła ta blaszka, no i spowodowało, czy ten nosek, no i że nie wykleszczając jednego biegu, załączył drugi bieg w czasie jazdy, no i efekt był widoczny. Tutaj podejdziemy, kurczę, troszeczkę szybałagan, bo tutaj nieposprzątane ciągnik się. Widzimy tutaj, o, koło zębate bez trybów. Współpracujące koło musieliśmy trochę zmodyfikować. Znaczy stoczyliśmy sobie zęby, a to powiem dlaczego. Kawałek dalej, to jest ta blaszka, bo brakuje tutaj tego noska. Pęknięty. I okazuje się, że my też tutaj to zmontowaliśmy, tą skrzynię, ten ciągnik zaczął już tutaj prawie że jeździć, no i nawet mechanikowi ta blaszka oryginalna, którą zamówiliśmy, też zaczęła się wyginać, więc to dosyć jakby chyba słaby element, jeżeli chodzi o ten ciągnik. Postanowiliśmy zmodyfikować to troszeczkę i zrobimy to troszeczkę grubszy materiał, ponieważ to jest dosyć cienkie. No i niestety gdzieś tam przy przełączaniu troszeczkę siły, no i to pęknie. Teraz będzie to wyglądało tak, że tu będzie taka blaszka dołożona. No. I teraz już raczej, no, przykręcone, raczej nie będzie możliwości, żeby tutaj się, kurczę, coś z tym wydarzyło. Trochę dłuższe śrubki damy, no i będzie git. Prawie oryginalnie, no, ale to już na pewno nie będzie z sytuacji, że, kurczę, pęknie blaszka i spowoduje znowu uszkodzenie skrzyni. I narobi balasu, także tutaj to już będzie takie dosyć pewne, bo tak to faktycznie tutaj ta blaszka dosyć słaby element, no i mogło, no nie mogło, tylko na pewno spowodowało uszkodzenie przypadkowe przekładni ciągnik, który ma przepracowany, tak jak widać, 185 godzin, czyli niewiele, a dosyć poważna awaria. Natomiast notuje się taka jedna rzecz, bo tam właściwie już było wcześniej, że ciągnik poskładany, dzisiaj tutaj trochę czasu minęło i dopiero kończymy ten ciągnik, ponieważ no, okazało się, że musieliśmy jeszcze raz rozebrać skrzynię biegów i nie dlatego, że coś źle zmontowaliśmy, tylko podczas próby stwierdziliśmy, że ta przekładnia pracuje troszeczkę zbyt głośno. No, pierwsze podejrzenie było, że faktycznie może coś tam skopaliśmy, jakieś łożysko, coś, no ale nie, no wszystko
rozebrane. Wydawałoby się też tutaj początkowo, że hałas dochodzi z przedniej części. Tu mamy sprzęgło, mamy dużo, dużo wcześniej. Tu jest, tam widać było wcześniej, wał między wał napędowy, który przekazuje napęd z obudowy, tam gdzie jest sprzęgło dla skrzyni biegów. Natomiast no, sprzęgło jest tutaj razem z przednią osią, jakby tu pod spodem. Troszeczkę tego nie widać. O, może tu będzie widać. Mamy obudowę, tu jest napęd na przednią oś, no i też tam dalej jest sprzęgło, siłownik układu kierowniczego przedniej osi, no i tutaj zaraz silnik. No i początkowo tak się wydawało, jak po uruchomieniu silnika i przy jakiejś tam próbie, że ten hałas dochodzi ze sprzęgła. Wiemy, no to coś tutaj się dzieje, może łożysko na wale, wałku sprzęgłowym, rozebrane wszystko, igła. No i tak zaczęliśmy szukać, no bo mówimy, no przecież z takim hałasem to jest coś niemożliwe. Zaczęliśmy szukać, no i trzeba było rozebrać jeszcze nie raz, niestety, jeszcze raz przekładnie. Ponieważ ewidentnie później, jak już mieliśmy tu ponownie rozpołowiony i napędzaliśmy samą skrzynię biegów poprzez tam klucz elektryczny właściwie wykorzystaliśmy, napędzaliśmy samą skrzynię, no to ewidentnie hałas dochodził ze skrzyni biegów. No i powodem tego hałasu to są te dwa koła, które no nie były uszkodzone, nie są uszkodzone, wyglądają na idealnie dobre. Natomiast prawdopodobnie, i tutaj w zasadzie no, można by tu stwierdzić z całą stanowczością, że od nowości to jednak było nie do końca, bo rozmawiałem, potem jeszcze dzwoniłem do klienta, że uciągnie się złożony, ale no coś ta skrzynia głośno chodzi i czy to było wcześniej, no to klient powiedział, no wydawałoby się, że zawsze ta skrzynia dosyć głośno pracuje, no ale no to tak pracuje, albo mówiąc kolokwialnie, ten typ tak ma i do tego się przyzwyczaili i to zbytnio im nie przeszkadzało, natomiast no ten hałas był na tyle uciążliwy, że stwierdziliśmy, że tak ciągnika wydać nie możemy, tym bardziej, że naprawialiśmy tutaj skrzynię biegów, no i mówimy, no kurczę, jeżeli naprawiamy skrzynię biegów i oddajemy z głośno pracującą skrzynią biegów, no to coś jest nie tak i trzeba to ewidentnie poprawić. Dlatego te koło, które było już uszkodzone, zmodyfikowaliśmy, stoczyliśmy i szukaliśmy, na którym przełożeniu najgłośniej pracuje, czyli stop po kolei eliminowaliśmy poszczególne koła, zastępując to tym tutaj pierścieniem, no i faktycznie wyszło, że ten zestaw kół niestety trzeba wymienić, bo to powoduje hałas, tak jakby gdzieś jakiś błąd był i takie cykliczne stuknięcie, tak jakby to gdzieś być może któryś ząb, no ale nawet tutaj przeglądane, bo tego oglądaliśmy i nic nie widać, ale gdzieś tam prawdopodobnie wymiaru nie trzymało i tak sobie od nowości prawdopodobnie musiało tak od nowości chodzić, no bo tutaj nie ma uszkodzeń, a teraz po zamontowaniu nowych kół ewidentnie przekładnia chodzi zdecydowanie ciszej, czyli w zasadzie normalnie i teraz już tutaj kończymy tą naprawę. No niestety dwa razy trzeba było rozbierać przekładnie, no ale no zrobić i zrobić nie do końca, czyli zrobić częściową naprawę i oddać, powiedzieć, że no to co było uszkodzone wymieniliśmy, a reszta no to jest inny problem, to tak też nie można robić i jeżeli klient nam zlecił naprawę, no to oczekuję też, żeby to było kompleksowo zrobione, chociaż nie było zlecone, że usunąć przyczynę głośnej pracy, tylko naprawić niedziałającą przekładnię, no bo wtedy już ta przekładnia była tu zblokowana, nie działała, no ale to wyszło w trakcie, dlatego też tu zostało to zrobione, zresztą z klientem ustalone, że ten hałas, jeżeli jest jakiś nienaturalny, jednak według naszej opinii, chociaż wcześniej prawdopodobnie wydawało się wszystkim, że to jest ok, no to my też tutaj konsultowałem to z klientem, no i klient podjął decyzję, że należy usunąć też przyczynę, jeżeli uważamy, że głośno przekładnia pracuje, że należy to naprawić. Także no dzisiaj ciągniczek myślę, że skończymy i będzie można go oddać do klienta, no bo klient go też trochę potrzebuje, się dopytywał, kiedy go skończymy, ponieważ raczej jeszcze będzie zimą używany do odśnieżania jakiegoś placu, bo chyba głównie do tego ten ciągnik był wcześniej też użytkowany. Tymczasem serdecznie dziękuję za uwagę. Oczywiście zachęcam do oglądania filmu na naszym kanale i do subskrypcji naszego kanału.